Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj zapraszam Was na filmik o pewnym produkcie ze Smashboxa, The Photo Filter. To jest gąbeczka, taka silikonowa, do nakładania podkładu. Szukałam na polskiej Sephorze, jeszcze nie jest dostępna, ale Google mi powiedział, że będzie kosztowała około 150 zł i ma robić cudawianki. Ja dostałam gąbeczkę na spotkaniu takim świątecznym z Sephory i na początku miałam ją po prostu komuś sprezentować, ale potem pomyślałam, no kurczę, to będzie dobry temat, abyśmy razem zobaczyli, czy to będzie hit, czy to będzie kit. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. Ja ogólnie też nie przepadam za gąbkami, bo wchłaniają dużo podkładu. Jeżeli ta oto gąbeczka, a raczej taki silikon się sprawdzi, no to dwie rzeczy, które nie lubię, będą wyeliminowane, czyli to wciąganie podkładu, no i mycie, bo tutaj wystarczy, że przepłuczamy gąbeczkę i ona będzie czysta. Oby to działało. Zobaczymy razem, jak to będzie działało i czy jest warta ta gąbeczka, ten gadżet 150 zł. Jedyny polski opis, jaki mam tutaj na opakowaniu, to żelowa poduszeczka, aplikator do kremowych i płynnych produktów do twarzy. Tylko tyle. Także zobaczymy, czy to będzie coś fajnego. Podkład, który użyję do dzisiejszego testu, to będzie Makeup Atelier Paris. To jest ten wodoodporny podkład, bardzo, bardzo go lubię i wiem o tym, że on ładnie wygląda na twarzy. Jak będzie wyglądał nałożony gąbeczką, zobaczymy. W razie czego tak awaryjnie mam też pędzel, bo się boję, że po prostu zrobi mi ta gąbka krzywdę, ale będę walczyć, żeby było dobrze. Także odpakowuję gąbeczkę. Wygląda ona w ten sposób. Z tyłu ma napis Smashbox. To, co od razu widzimy, to to, że ona ma tutaj takie linie, jakby linie papilarne. Imituje nasz palec i to podobno ma sprawiać, że gąbeczka będzie pięknie rozprowadzać podkład. No zobaczymy, czy tak będzie. I zastanawiam się, czy nałożyć podkład na twarz, czy na gąbkę, ale chyba na gąbkę nałożę. Tak będzie rozsądniej, tak mi się wydaje. Nakładam jedną pompkę. Ojejku, no i zobaczymy. Trochę się tego boję, powiem Wam szczerze, chociaż powiem Wam, że nie ma czego, bo to tylko silikonowa gąbka. Powiem Wam, że strasznie dziwnie nakłada. Nie wiem, czy to mi się podoba. Zatem ciężko mi sięgnąć w niektóre miejsca, ale to dlatego, że mam krótkie ręce, dlatego lubię pędzle. Ale w sumie nie zostawia smug. Musiałam sięgnąć po pędzel, żeby porozprowadzać na liniach żuchwy, przy włosach, na czole podkład, bo nie dałam rady gąbką i powiem Wam, że mam bardzo, bardzo mieszane uczucia. Powiem tak,
bardzo ładnie rozprowadziła, w sensie nie zrobiła smug i rzeczywiście te linie papilarne na silikonowej gąbeczce robią robotę, ale jak dla mnie to jest za mała powierzchnia gąbeczki, trochę ciężko ją złapać. Ja nie bardzo wiedziałam jak do końca ją złapać. Rzeczywiście nie wchłania i oddaje 99% podkładu, co jest plusem. Jeżeli ma się długą rękę i wszędzie bez problemu się sięga, no to myślę, że dotrzemy wszędzie, gdzie potrzebujemy. No, ja z tamtej strony miałam problem, dlatego sięgnęłam pędzel, ale policzek tutaj nakładałam podkład. Wygląda naprawdę ładnie i wydaje mi się, że wtłoczył podkład bardzo naturalnie, chociaż tak samo dobrze nakłada mi podkład pędzel, co widać po prawej stronie na policzku, bo tutaj już nakładałam pędzlem i ja nie widzę jakiejś kolosalnej różnicy i takiego, wiecie, po prostu wow. Zobaczymy jak rozprowadzi jeszcze korektor, bo to przecież też jest płynny produkt do twarzy i ciekawa jestem, czy da się rozprowadzić korektor w takich miejscach jak okolica pod okiem, no bo tam nie jest łatwo dotrzeć, nie ukrywajmy, także zobaczmy. Tak jak zwykle nakładam i to jest korektor z Too Faced Born This Way, bardzo fajny korektor, dobrze nawilżający. No, z korektorem sobie poradził. Wygląda to całkiem nieźle. To teraz przypudruję okolice pod okiem, żeby mi się wszystko nie poprzemieszczało, bo to jest bardzo ruchoma część twarzy. Makijaż gotowy, więc pora na podsumowanie dzisiejszego filmiku, czyli testu gąbeczki ze Smashboxa. Jest to gadżet, na pewno, ale czy na pewno taki gadżet jest niezbędny, potrzebny i niezastąpiony? No, nie dla mnie. Ja uważam, że tak samo ładnie, tak samo równo i fajnie nakłada podkład pędzel. Oczywiście jeżeli wyczujemy pędzel, jeżeli dobierzemy sobie taki pędzel, który nam też najlepiej odpowiada, bo są tacy, którzy lubią flat topy, są tacy, którzy gustują w języczkach, a jeszcze inni wolą takie zaokrąglone, tak jak ja. Wolę bardziej okrągłe pędzle do podkładu. Każdy musi znaleźć coś dla siebie. Jeżeli chodzi o tą gąbeczkę ze Smashboxa, to ja bym jej nie kupowała. To jest moja opinia. Myślę, że to jest gadżet, który nie jest do końca udany, choć też nie jest bublem, bo jak widzieliście, korektor bardzo ładnie wklepał, wtłoczył. Podkład również wyglądał ładnie po nałożeniu gąbeczką, tylko tak samo ładny efekt mogę uzyskać innymi gadżetami, czyli pędzlami, beauty blenderem, czy nawet zwykłą kosmetyczną gąbeczką. 150 zł za coś, co moim zdaniem jest trochę niedopracowane. Moim zdaniem jest to bardzo mała gąbeczka i jeszcze w momencie, kiedy komuś nakładamy podkład, czyli możemy pewnie chwycić gąbkę, no to może to jakoś pójść, ale w momencie, kiedy nakładamy sobie i ta gąbka nam, no,
trochę w dłoni się rusza, no to może się okazać, że będzie nam wypadać i będziemy trochę wkurzeni. Dla mnie to nie jest poręczny kształt, dla mnie to nie jest poręczny gadżet, choć mówię, to nie jest też zły gadżet, bo wklepuje i jest ok, ale to nie jest coś absolutnie niezbędnego i pewnie jak umyję, zdezynfekuję, to przekażę komuś w prezencie, bo ja wiem, że nie będę używać, a ktoś, kto lubi gadżety w toaletce, kosmetyczce, będzie zadowolony. Więc jeżeli lubicie gadżety, jeżeli lubicie coś całkiem innego, nietradycyjnego, to tak, jak najbardziej to jest produkt, gadżet dla Was. Ale jeżeli lubicie klasykę i wystarczy Wam pędzel lub zwykła gąbeczka, to myślę, że silikonowa gąbeczka za 150 zł nie będzie Wam potrzebna i niezbędna. Takie jest moje zdanie, dajcie mi koniecznie znać, co Wy uważacie na temat gąbeczki silikonowej ze Smashboxa. Czekam na Wasze komentarze. Jeżeli filmik Wam się podobał, to koniecznie zostawcie mi kciuka do góry pod filmem, a my się widzimy już niedługo w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia już niebawem. Pa, pa!